Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was oczywiście gościć w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Dzisiaj, tak jak już mówiłem wam w poprzednim odcinku, w dniu dzisiejszym spróbujemy sobie tutaj ogarnąć kwestię... Potrzebuję mleko. Dobrze, to jeszcze to zrobimy szybko. W każdym razie, dzisiaj jak już mówiłem wcześniej, będę potrzebować tutaj kwestię związaną z... Mamy w ogóle jakieś mleko? Oni nie mają mleka? Chyba, że jest mleko automatycznie przerabiane, ale jak sami widzicie, to oni tutaj już... bardzo średnio mają cokolwiek do roboty. A szkoda, towarzystwo, że mleczka nie macie dla mnie. No cóż. Ale dzisiaj właśnie spróbujemy sobie... A właściwie nie spróbujemy, tylko dzisiaj będziemy, tak na dobrą sprawę, moi drodzy, starać się badać wszystko, co mogę. Więc dobrze będzie tutaj ogarnąć właśnie torta, bądź jeszcze jakieś inne rzeczy i po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie. Liczę na to, że wyjdzie, a jak wyjdzie, to oczywiście się wszystko wyjdzie w praniu. I dzisiaj też jest żmij i jeżeli dobrze pamiętam, to my teraz właśnie nie jestem w stanie sobie stwierdzić, czy my już mu oddaliśmy to złote jabłko, czy nie. Ale wydaje mi się chyba, że nie. Dobra, najpierw lecimy pod martwym koniem, dlatego że potrzebuję tutaj słodkie ciasto do tortów. Wydaje mi się, że ja tego jednego torta gdzieś miałem, ale przyznam się szczerze i bez bicia, że nie wiem, co ja z nim zrobiłem. Nie wiem, gdzie... Nie tutaj. Nie wiem, gdzie... Nie wiem. Gdzieś podziałem chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc mówi się trudno i żyje się dalej. Czekajcie, może u niej... O! Dobra, to kupmy maksymalną ilość. Chwilkę jeszcze musimy zaczekać. Jeszcze chwilę musimy... O! Ale właśnie, jak już mamy tu pszczelarza i jak już tutaj jesteśmy, to ja kupię u niego cały wosk. Także trochę mamy. Dobra. To teraz tak, te sztabeczki wszystkie to sobie pozostawiajmy. Za te też rozstawmy. To również, torby nam się przydadzą. Tylko co ja z tym jabłkiem zrobiłem? Wiarę jeszcze zabiorę. Ej, gdzieś to jabłko było. Albo ja to jabłko już mu dałem. Kurczę, nie mogę sobie teraz przypomnieć. Nie mogę sobie przypomnieć. Absolutnie. Sorry, wybaczcie mi. dobra, zróbmy. Możemy zrobić jedno słodkie ciasto surowe. Więc oczywiście zróbmy. I teraz zróbmy może... A, nie zrobię maksimum, to zróbmy ten jeden tort. Tylko, że to będziemy musieli ewentualnie tam do naszych kompanów polecieć później. Dobrze, teraz tak. Mówię, nie mam pojęcia, co ja z tym tortem zrobiłem. Ja go chyba gdzieś... Nie wiem, mam wrażenie, że chyba gdzieś je upchnąłem albo coś innego zrobiłem, bo... Aż dziwne, aż dziwne. Dobra, ale weźmy trochę jagód. Myślę, że weźmiemy stack, nam powinien wystarczyć. Tu jest za dużo jedzenia i tego wszystkiego. Przyznam się bez bicia. Najgorsze jest to, że ja za bardzo nie mam gdzie tego wszystkiego sprzedać, bo oni tego nigdzie jakby mi nie przyjmują, a tam się już kończy miejsce. Swoją drogą ten wątek tutaj tego też dobrze by było, gdybyśmy ruszyli, ale to wyjdzie jak wyjdzie. Poczekajcie, ja w ogóle też jestem mądry, zamiast sprawdzić, przynieść złote jabłko z 15 poziomu lochów, to ja mu tego jabłka nie dałem. Dobrze mi się wydawało. W takim razie to jabłko gdzieś tu musi być. Tylko pytanie, czy ja je zostawiłem w jakiejś skrzynce, czy ja zostawiłem... Tutaj nie ma. Dobra, tort. Dawać mi tort. Tutaj może gdzieś zostawiłem złote jabłko? Nie. To musiałem je zostawić chyba tutaj, gdzie mamy nasze wszystkie rzeczy. Tak mi się wydaje. Oczywiście, że jest. Dobra, teraz tak, zostawmy jeszcze wosk. Ten medalion... Nie, dobra, ten medalion to sobie trzymajmy. Panie Żmij, bądź pan tam. Dobra, cyk. Mam złote jabłko. Daj mi je, tylko je poliżę. Nie potrzebuję zanadto wiedzy. Też chcesz, Liza? Nie, chyba podziękuję. Nie, Liza, nie rzeczy, to nie moje klimaty. A, już wiem, o czym traktował...
ratował tamten ustęp rytuale, ostatni składnik. Nareszcie wiem, co stanowi klucz prastarej klątwy. Potrzebuje mrocznego serca. Mroczne serce mamy, więc teoretycznie moglibyśmy mu je oddać i moglibyśmy ogarnąć kwestię związaną z Necromonikonem, ale chyba nawet ja już nie zdążę po to serce pójść i wrócić i on mi chyba pójdzie. Więc wydaje mi się, że tutaj w naszym wypadku nie będzie sensu, żebyśmy to robili, ale będziemy musieli Osłowi podarować marchewki, bo będę potrzebować znaczącego... O, widzicie? Zresztą nie zdążyłbym, czy tak, czy siak, bo widzę, że już sobie typ poszedł. Dobra, zróbmy sobie jeszcze te trzy ciasta i tak jak już mówiłem, dzisiaj spróbujemy przebadać maksymalnie wszystko, co jestem w stanie zrobić. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nam tutaj wystarczy książek i innego tego typu rzeczy, więc zróbmy to tak. I jak już mówiłem wcześniej, ja to wszystko przebadamy. Bo naprawdę, modlitwy mamy bardzo dużo, a jakby nie patrzeć, te punkty i tak będą nam potrzebne, więc im więcej przebadamy, tym lepiej. Tylko widzę, że tak, narzędzia idą strasznie wolno. I może pierw przebadam... Ła, ile czerwonych. Tutaj jest chyba tylko jeden taki największy mankament tym, że wszystko to, co przebadamy, ja to jakby dostaję z powrotem do ekwipunku. Więc to jest delikatna lipa. No ale cóż zrobimy, nic nie zrobimy. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko jakby, co mogę przebadać. A będziemy to, mówię, badać po kolei. Tak jak leci tutaj w skrzynkach, tak po prostu to wszystko przebadamy. Proszę bardzo, jeszcze dłuto. Papieru jeszcze mamy sporo. Dobra, przebadajmy te łopaty, te miecze, to wszystko. Szkoda tylko, że niestety to, jak sami widzicie, trwa bardzo, bardzo wolno. Ale powinniśmy dostać sporo punktów. Dobra, demascański miecz, to też będzie długo. Powinniśmy właściwie, wiecie co, wrócić po ten... Jeszcze po torciki. Chociaż tak na dobrą sprawę to nam... Chociaż to daje naprawdę kupę tych punktów. Więc chyba będzie dobrze, jeżeli... W sumie, teraz tak się zastanawiam, czy jeżeli zjem w pierwszej kolejności... Bo gdyby to tak działało. Gdyby to tak działało, że w pierwszej kolejności zjadamy dynię, a później zjadamy tort i mielibyśmy ten opóźniony metabolizm, to teoretycznie powinno nam dać te rzeczki, nie? A przynajmniej tak mi się wydaje. No i niestety wszystkie, ale nawet wiecie co, nie wiedziałem, że w momencie, kiedy my tutaj badamy te różne rzeczy, to my w ogóle dostajemy opowieści. Miałem zielonego pojęcia, że to tak w ogóle działa. Dobra, ale... No tak, syfkiła i mogiła. No będę musiał znowu zrobić tutaj porządek. Nie ma, słuchajcie, innej opcji. Ale jak już mówiłem, wróćmy do domu. Mamy akurat trzy torty. Więcej chyba mi tortów, no nawet więcej to nawet nie jesteśmy w stanie zrobić. I teraz sprawdźmy. Dostaliśmy to. Czy to nam daje... Teoretycznie chyba daje więcej. To się zestakuje. To moi drodzy, mamy 7 minut. A więc może bym tak pozabierał po jednej rzeczy też z tych skrzynek, które tutaj są. Winogrono, miód badaliśmy, wody się nie da. Więc dobra, zbadamy wszystko, co tutaj mamy, a potem będziemy po prostu wynosić z innych miejsc. Nie ma tutaj innego wyjścia. Porządki będziemy robić, ale jak już mówiłem wcześniej, ja, moi drodzy, spróbuję te porządki zrobić jakby poza odcinkami, żeby tutaj się nam po prostu nie... A modlitwy mamy mało. Ale dobra, no i tu jeszcze, no trochę jednak mamy. Dobra, zbadajmy też organy, bo to nam da dużo niebieskich punktów. Zbadajmy też te wszystkie proszki, ale to mam wrażenie, że mi nie wystarczy. Więc chyba będziemy lecieć od tyłu. Mamy i o 11. A, to nawet nie wymaga ode mnie wiary. To fajnie, fajnie. Tylko mówię, największy problem, że ja to dostaję w zwrocie. I to nam nie wpada od razu do tych. Dobra, ale wiecie co, włożymy jeszcze trochę tych. To może stówkę? Albo zostawimy sobie tak z 30 kartek. 132, dobra, fajnie.
No powiem wam, że punktów nam wpadło naprawdę sporo, więc jak już wspomniałem wcześniej, tutaj fajny myk będzie taki, że no po prostu będziemy mogli sobie pokupować jakby kilka jakichś tam dodatkowych tych, bo to raczej na pewno będziemy potrzebować w przyszłości. Dobra, co tu jeszcze jest? Jakieś zboże. O, tu jeszcze widzę, mamy pajęczynkę i tam mamy jeszcze resztę. Nie wiem, czy mi wiary wystarczy na zbadanie tego wszystkiego. Przebadanie w sensie. No, tu jeszcze jest kupa tych wszystkich potionków. Ale patrzcie, 130, 1300 mamy czerwonych. Zielone też widzę, mamy całkiem fajnie. Musimy pamiętać też, że następny dzień jest dniem astrologa i liczę na to, że kwestia złotej książki zostanie rozwiązana i nie będziemy już musieli mu żadnej przynosić i w końcu da radę pomóc nam z wdzięczką. A więc trzymajcie kciuki, żeby to się udało, bo w sumie tutaj i tak już nic nie będziemy w stanie zrobić. Dobra, moi drodzy, mamy wszystko przebadane, to co mamy tutaj, więc to jest dla nas dosyć duży plus. Tylko teraz tak. Sywki łajmogiła. Dobra, tutaj są mniej więcej te wszystkie proszki, galaretki. Nie wiem, podkładam to jak na tyle, ile mogę. Na tyle, ile tu mi się pomieści. Mówię, będę musiał na pewno na 100% zrobić porządek, bo tutaj mówię, znowu no niestety porobiło się tego tyle, że no już mamy problem po prostu, bo jest tragedia. Dobrze, czy mamy coś stąd, co mogę przebadać? Nie wydaje mi się, ale mamy więcej wiary, to ja tą wiarę sobie stąd zabiorę. I tutaj też mi się nie wydaje, żebyśmy cokolwiek mieli. Mamy mroczny mózg, ale widzę, że jego już żeśmy przebadali. Więc teraz zostaje nam wrócić się do domu i stąd pozabierać rzeczy. Czyli tak, wapń, siarkę przebadaliśmy. Te breje też wezmę do przebadania, czemu by nie. Oko wiedźmaka to nic. Coś z tego, przebadane. To chyba nawet wszystko będziemy mieli stąd przebadane, tak mi się wydaje. Marchewki, cebula. O, jabłuszek nie przebadaliśmy. Więc domyślam się, że tutaj pewnie też części rzeczy nie przebadaliśmy, no ale tak jak już wspomniałem, bierzemy po kolei. Nieprzebadane, nieprzebadane, nie, nie, nie. Tego nawet nie mogę. Sztabkę z sztali mamy, sztabka żelaza zrobiona, złoto możemy przebadać, sztabkę srebra, złomu nie. To. Glina. I to jest chyba wszystko, co ja jestem w stanie w ogóle włożyć, bo widzę, że ta glina już mi nawet nie weszła. I no, dobra. No to idziemy badać. Mamy jeszcze, widzę, troszeczkę czasu. Myślę, że jeżeli dobrze by poszło, to nawet udałoby nam się chyba wszystko tutaj przebadać. Przebadać, tak. Przebadać. Ale może być różnie. Nawet, moi drodzy, jeżeli tutaj będziemy mieli sytuację, w której mi się dziabnie zmęczenie, to ja i tak będę dalej robić. Bo jak już wspomniałem, no dobrze by było, gdybyśmy większość rzeczy przebadali. Jeżeli w najbliższej przyszłości trafimy na coś, czego nie będziemy mogli przebadać, a właściwie czego nie przebadaliśmy jeszcze, no to oczywiście postaram się to wszystko, zresztą jak będę robić porządki, to myślę, że tutaj sprawdzę, co jeszcze mamy do przebadania, a co nie. No bo jednak te punkty nam fajnie wpadną, a... Zaraz jeszcze też zobaczymy, czy możemy coś kupić takiego fancy. Dobra, tu jeszcze mamy gwoździe. Aż dziwne jest to, że wiecie, tych wszystkich wcześniejszych rzeczy typu gwoździe i rudy nie przebadałem wcześniej. Bardzo ciekawe, czemu. No ale... Dobra, mamy jeszcze 3 minuty. Powinniśmy teoretycznie zdążyć później to roznieść z powrotem. Pozbierać te rzeczy, których nie zrobiliśmy i jeszcze raz przebadać.
Więc myślę, że nawet jesteśmy na dobrej drodze, żeby zrobić i przebadać po prostu wszystko, co mamy. Ten czas jeszcze zostały 3 minutki. To powinno być tacy. No będziemy mieli, coś czuję, że będziemy mieli chyba coś koło 2000 czerwonych, ale dobra. Dobra, to są kartki. Chciałem kartki przebadać. Dobra, ukochany dom, to teraz tak, tutaj zostawmy rybę, zostawmy jabłko. Tu jeszcze możemy zostawić, właściwie zostawmy to tutaj, niech sobie to będzie, mówię, i tak będę robić porządek i tak, więc to na jedno i to samo wyjdzie. Jedzenie też zostawmy, te dwie brejki również i to reszta to będzie tutaj w skrzyneczkach. Dobra, cyk. Gwoździe, tutaj lecimy ze sztabkami. Tak jeszcze przelecę i sprawdzę, ale wydaje mi się, że tu chyba wszystko przebadaliśmy. Dobra, to zostawiamy. Cyk, cyk, cyk. Tutaj na pewno nie przebadaliśmy kamienia, na pewno glinianych misek i na pewno gliny, więc to też od razu sobie wezmę. Rudę wrzućmy tutaj, teraz tak. Węgla nie przebadaliśmy, drewnianej belki, deski, polana, opału, opołu, klinów. Stalowy miecz, widzę, jeszcze też nawet nam się tutaj ogarnął. Aha, to są te wcześniejsze rzeczy. To, o, tego nie mamy przebadane, tego, tego. I tu jest wszystko. No i tutaj są butelki, gliniany dzbanek, to chyba wziąłem jeden, nie, też nie wziąłem. Kawałek kamienia to mamy. I te rzeczy mamy przebadane. To jeszcze zobaczmy z dyni, nasion i innych rzeczy, ale tutaj akurat wydaje mi się chyba, że wszystkie warzywa i te żeśmy przebadali. Kwiatki raczej też były wszystkie, jeżeli cokolwiek nam zostaje, to są właśnie chyba nasiona. I teraz tak, propos nasion, to tutaj będziemy musieli pomyśleć, czekajcie, konopia, marchew, kapusta, cebula i nie mamy miejsca. Więc cóż, jeżeli cokolwiek nam tam zostanie, to wtedy przebadamy. Dobra, nie będziemy spać, nie jesteśmy na razie jeszcze zmęczeni, więc też jest spoko. Dobra, jedziemy. Wiecie, teoretycznie nie musiałbym tego wszystkiego badać, ale umówmy się, mamy bardzo dużo modlitwy, mamy bardzo dużo kartek, wszystkiego, a to zawsze daje nam dodatkowe punkty, więc w sumie czemu by wszystkiego nie przebadać, nie dostać po prostu tych dodatkowych punkciorów i no myślę, że to się nam na pewno przyda, to nam, wiecie, nie zginie, a będziemy mogli po prostu pokupować jakby więcej tych jakichś tam dodatkowych rzeczy, więc pokminimy. Nie wiem, czy zdążę te nasiona zrobić, ale mam dziwne przypuszczenie, że chyba zdążymy. Chyba zdążymy. Mamy jeszcze minutę teoretycznie pójść tam z powrotem. O, może być kiepsko, ale może damy radę. Dobra, to może tak, zanim jeszcze to ja zbadam te słabsze rzeczy. Te wszystkie miecze i tak dalej, to zostawię na koniec, bo to nam najwięcej energii zbierze. Ale już widzę, że chyba nie zdążymy tego dodatkowego ogarnąć. Bo mamy 40 sekund. A jeszcze nam zostały narzędzia, miecze i tak dalej. No, ale dobrze mi się wydawało, że będziemy mieli coś koło 2000 czerwonych. Widzę, że nawet mamy chyba z 800 niebieskich, zielonych. Zaraz zobaczymy, ile tego nam się tutaj... No, spoko, bardzo fajnie. I tutaj widzę, też jeszcze dostaniemy niebieskie. Więc może będziemy mieli 2500? A, chyba nie będzie 500. Dobra, ale stąd też żeśmy wszystko zrobili. No tu już widzę, że nie zdążę na pewno. Dobra, zostawiamy złoto. No tutaj w sumie to muszę chyba tak po kolei jechać. Ja nawet nie widzę, co tutaj mogę wrzucić, a co nie.
Tutaj na pewno zostawiamy te miecze i kilofy, bo to chyba nawet tutaj było. Tu zostawiamy drewno i już widzę, że źle wsadziłem, ale jak już wspomniałem wcześniej, ja tutaj zrobię porządek. Postaram się przynajmniej do następnego odcinka oczywiście, więc nie powinno być problemu. Aż dziwne, że grafitu nie przebadałem wcześniej. No i dobra, i tu zostały nam nasiona. A, wróć. Dobra. I teraz tak. Chmiel, dynia, soczewica. Dobra, czyli zostały nam te 3 sztuki w sumie do przebadania i wydaje mi się, że to będzie koniec. Nie wydaje mi się też, żeby jakość miała jakieś większe znaczenie, czy w ogóle miała jakiekolwiek znaczenie, jeżeli chodzi tutaj o przebadanie rzeczy, więc raczej tutaj zbyt dużo jakby nie będziemy się w tym temacie poruszać. Także dobra, kończymy badanie i jak już wspomniałem wcześniej, naszym priorytetem teraz w sumie to będzie porobienie zadań, więc wydaje mi się, że tutaj jakby wszystko to, co powinniśmy zrobić, czyli w naszym wypadku tamtą całą śmieszną kopalnię plus tutaj wszystkie badania rzeczy mamy zrobione. Ja jak już wspomniałem wcześniej, zrobię do następnego, postaram się. Oczywiście, postaram się. Już nie mówię, że zrobię, tylko że się postaram, bo to niestety czasowo różnie bardzo bywa. Zrobić porządek, także tutaj jakoś te rzeczy, nie wiem, coś z nimi zrobić, bo mam wrażenie, że tu jest syf... Znaczy, no, nie chyba mam wrażenie, tylko widzę, że jest syfkiła i mogiła, bo wszystkie rzeczy są w różnych skrzynkach, także będziemy musieli tutaj zrobić właśnie porządeczek. Ale to dobrze. Więc cóż, ja myślę, że na dzisiaj skończymy odcinek, natomiast w następnym zabierzemy się za kwestię związaną z astrologiem, bo tam już chyba motyw tej książki zostanie rozwiązany. Będzie dzień modlitewny, więc też odmówimy mszę. Dobrze będzie też, żebyśmy zrobili kilka świeczek. No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Także ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję, słyszymy się w następnym, także trzymajcie się, cześć, pa, pa.